przede wszystkim najpierw dziękuję, że byliście, ale teraz troszeczkę z was trzeba spiąć. Do soboty muszę na was troszeczkę powydzierać ryja. Mianowicie, jak wiecie, w sobotę są te protesty, później w niedzielę i 2 lutego Tobiasz z telewizji Navi też będzie robił ten protest. Więc muszę was poprosić o to, żebyście tak na sportowo troszeczkę ruszyli swoje pierdolone, leniwe, tłuste dupy do tych kurwa mikrofonów albo do Facebooków i przestali kurwa oglądać bajki w TVN-ie albo jakichś innych pierdolonych żydo kurwa kretynów z telewizji publicznej, a zainteresowali się raz jeszcze sprawami 5G, Stop 5 Gavnet, Hemistrals, New One Order, Masoneria i tam poklikać, pokwiczeć, pobuntować się pod żyć ryja. Dlatego, że większość Polaków dalej nie ma pojęcia o tego typu sprawach. No wiadomo, bo jest cenzura, propaganda i dezinformacja. Ale jak nasze pokolenie nie będzie drzeć ryja, że coś z tym światem jest nie tak, no to to następne pokolenie, czyli te małe dzieci, to będą wychowają się w jeszcze głupszym systemie niż nasz system. Ja nie będę wam teraz mówił historii nazizmu, komunizmu, masonerii, nie wiem, episkopatu i wojen religijnych. Ja wam tylko mówię, że mam kurwa maszty 5G, montują rakotwórcze, jest to korupcja poważna, Sejm nic z tym nie robi i PiS PO nas zdradza. Wy się zastanawiacie nad ustawą 447, nad tym kurwa, żeby mieć wypłatę i kredyt, ale nie widzicie, że was po prostu w cichy sposób depopulują, no, rozchorowaniem na raka. Po prostu nie rozumiecie tego, że w tej chwili jest jakieś, nie wiem, 400 tysięcy osób chorych na raka, a za parę lat może być 2 miliony, wasze dzieci. I te choroby są wymyślane, cywilizacyjne, właśnie przez takie rzeczy jak elektrosmog, czy żywność GMO, czy spaliny z samochodu, czy chemistral, który wam krąży co jakiś czas nad niebem i wy dalej uważacie, że wszystko jest w porządku. Nie, to nie jest w porządku, że nas mordują i to w dodatku za nasze pieniądze, czyli z podatników, bo elektrosmog nie jest wymyślony przez Boga, tak samo jak chemistral też nie jest wymyślony przez Boga, tylko to są pomysły kurwa psychopatów. I wy kurwa nic z tym nie robicie, po prostu dajecie się zarżnąć kurwa, jak to się mówi, jak owce jak na Sejm. A to, że Sejm wie o takich sprawach, bo nie może nie wiedzieć i nic z tym nie robi, to tylko dowód na to, że to są albo ignoranci, albo zdrajcy stanu, którzy mają w nas, was w dupie, kurwa, zwłaszcza zdrowie. Biorą was na krew, kurwa, pierdolą ciągle, daj krew, żebyś miał pomoc na krew, kurwa, iść na onkologię, jak zachorujesz, no ale chwileczkę. Ale kto, kurwa, chemistralsy sypie, jak to się mówi, nad Europą? Gdzie jest, kurwa, teraz ta zjebana policja i zjebany Sejm? Jak są poważne sprawy, to ich, kurwa, nigdy nie ma. Dlatego mówię, to są czasy, kiedy naprawdę każdy z nas musi pomyśleć i wziąć odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale za własną Polskę. No być, nie wiem, patriotą, politykiem, nie wiem, kurwa, pomyśleć po prostu. Nie być biernym, kurwa, jak to się mówi, ale miernym, tylko kurwa coś pomyśleć i coś zrobić. Więc bardzo was proszę, zainteresujcie się raz jeszcze tymi sprawami, ja to oczywiście linkuję tam trochę do dziennikarzy, do episkopatu, do innych ludzi, żeby się zainteresowali tym, że jest kolejny protest. No ale jak nie będzie frekwencji, jak nie będzie jakichś pieniędzy, jak nie będzie zainteresowania po prostu internautów tą technologią 5G, cenzury i jak to się mówi, i protestów na ten temat, no to kurwa nie ma sensu nasza walka o cokolwiek, bo się wy nie interesujecie. Więc tak to wygląda, więc ja jeszcze raz was proszę, ruszcie swoje pierdolone dupy, dawać nam kurwa lajki, dawać nam subskrypcje, sprawdzić te kurwa wszystkie New One Order, kurwa Facebooki, Twittery, Polfejsy, czy co tam macie kurwa i się zainteresujcie trochę sprawami, bo informacji jest bardzo dużo na ten temat, tylko są ukrywane przed opinią publiczną. Nikt wam kurwa nie mówi na kazaniach, że istnieje szatan, że istnieje masoneria, że istnieje żywność GMO. To tylko naprawdę niewielu ludzi jeszcze zwraca uwagę na korupcję korporacji, czy na masonerię, czy na New One Order, na szczepionki zatrute i tak dalej, kurwa, na elektrosmog, czyli 5G, elektrosmog 5G. Niewielu ludzi to zdaje sobie z tego sprawę, że to jest kurwa kontrolowane, że wam kurwa wymyślili te szczepionki, wymyślili wam 5G, wymyślili chemistral, żeby porozpierdolić świat. Dlatego kurwa dalej myślicie, że to są teorie spiskowe, ale to nie są teorie spiskowe. Taka jest kurwa prawda. Amerykańskie wojsko kurwa służy masonerii, a nie demokracji.
czy plutokracji, czy kurwa jakiejś tolerancji. Oni o pedałach to mają kurwa mnóstwo czasu. Gadanie o pedałach czy ruchach LGBT to są tylko tematy zastępcze, żeby wam właśnie nie mówić o tym, że jest chemistra, jest na geoinżynieria od kurwa wielu lat, a teraz ta geoinżynieria wzięła na siłę. Oni próbują legalizować przestępstwo. To samo jest z technologią 5G, więc raz jeszcze proszę. Ruszcie dupy, ruszcie dupy, ruszcie dupy na fora przede wszystkim, na Facebooki, na Twittery, na te wszystkie takie grupy kurwa spiskowe i wpiszcie stop chemistrol, stop 5G, stop szczepionkom, stop aborcji, nie wiem, stop cenzura. Te hasła są znane wam, tylko mówimy wam, jako hakerzy z Anonymous Acta 2012, zainteresujcie się sprawami kurwa. Bo kiedyś przyjdzie taki czas, że już nie będzie hakerów. Już nie będziemy na was napierdalać. Tylko włączą wam kurwa automaty, roboty jakieś kurwa z cyberinteligencją i was pozapierdalają kurwa wszystkich po kolei. Nawet kurwa robotę wam zabiorą, bo do tego zdążą psychopaci z New Order, żeby wypierdolić całą ludzkość i zamienić kurwa sztucznymi robotami, żeby roboty za was roboty odpierdalały, a wy kurwa zdychajcie na bezrobociu na zasiłkach za 500+ kurwa. I wasze dzieci i wasze matki. Bo do tego dąży kurwa system New Order. Do wypierdolenia ludzkości, zamienienia go technologią zjebaną i żebyście wy kurwa roboty nie mieli. Tylko wy tego nie widzicie. Że auta wasze są chujowe i coraz droższe i że wasze komputery są coraz bardziej chujowe i coraz droższe i wszystkie wasze telefony są chujowe i coraz bardziej droższe, a z matematycznego punktu widzenia żaden z was kurwa nie wie jak nawet Windowsa wspierać z lat 90. Bo wy kurwa nie wiecie, że DVD już wam wycofują. Że pamięć RAM wam wycofują, że wam pierdolą, rób wszystko online. Wy już kurwa tego po prostu nie widzicie. Że technologia bezprzewodowa nie tylko, że jest rakotwórcza, ale sprawia, że wy kurwa przestajecie po prostu kurwa myśleć. Że już książek jest coraz mniej, płytek DVD coraz mniej, wszystko wam kurwa cenzurują i wam coraz więcej jeszcze każą płacić za tą cenzurę. Chuj im w dupę, po prostu się obudźcie, kurwa. Wypierdalać na protesty, ruszać dupy, kurwa, nie tylko TVN, kurwa, i TVP. Bo tam, kurwa, nie ma prawdy, bo w telewizji was ciągle, kurwa, okłamują. Wypierdalać na protesty, po prostu, i ruszać dupsko, kurwa, Polskę ratować. A nie się, kurwa, zastanawiać, czy, kurwa, haker będzie na czacie, czy nie. No co, byliśmy. A wy gdzie? Nic, kurwa. Na Facebooku nawet nie potraficie nas dobrze zlinkować. Jebane lemingi. Do roboty, kurwa, bo ja mam tylko jedno zdrowie do was. Wypierdalać na protesty i wypierdalać na Facebook, kurwa, robić coś. A nie, kurwa, bajki, tylko, kurwa, Disneya, TVN, kurwa, i pornografia. I do niczego innego się nie nadajecie. Kurwa.